zarabiacie plastikiem, więc po prostu będziecie zarabiali lotką plastiką. W tym ćwiczeniu będziemy podcinać lotkę ruchem w lewo, poza Eweliną, która będzie podcinała lotkę ruchem forwardowym w prawo. A w przypadku Eweliny to stanę z tej na razie to tak? Przepraszam, nie. Prawo ręczny, a to jest ruch. No pokaż, dobra. Pokażę, dobrze? To jest ruch. Tak. Ruch. Tak. Tak. Duże palce otwarte. Zamykam palce, wginam na gwiazdę w kierunku wlew. To jest ten ruch, tak? To jest ten ruch. Ten ruch. Ten ruch. Ten ruch. Wolniej albo szybko. To jest ten ruch. Ten ruch. Ten ruch. Pierwszą lotkę oczywiście podbiję w sposób naturalny pionowo w górę, czy tam drugi raz, a teraz podcinam. Widzieliście? Ta lotka jest prowadzona w obie przez poziomy ruch rakiety. Teraz popatrzcie, co się będzie działo, jeżeli będę podcinał wolniej, albo podbiję sobie teraz tak, żeby mi spadała prosto i podcinam mocno. Lekko, wolno, jest duże kozłowanie na niedużej wysokości. Jak jest silne podcięcie, to było widać, że to jest prosty lot bez obrotu, dopiero w najwyższym punkcie obrót i opada lotka, tak? Dlatego też, jeżeli zrobię szybkie podcięcie, wyreguluję sobie lotkę, zrobię wolne podcięcie, to sobie znowu reguluję wolne. Albo szybkie podcięcie, tak? Szybki ruch palcami i nadgarstkiem, wolny ruch palcami i nadgarstkiem. Przy wolnym ruchu niewielka wysokość wniosku i duże obroty, przy szybkim ruchu pionowo w górę i opada. Każdy weźmie sobie lotkę i próbujecie to robić. Tyle razy, ile zrobię. To robimy zadanie na czas.
została na tym, co jest.